Matko, szafarko łas, błagalne pienia wciąż płyną. Twa dobroć świeci nad słońca blask, nadzieją tyś nam jedyną. W cierpienia czas pomocą dasz,
i nieustannie ratuj nas w cierpienia czas, pomocą dać i nieustannie ratuj nas, gdy Twoje chwały niebieski tron daleki duszy cierpiącej spoglądnij na nas przez obraz o pomocy nieustającej. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Twe lica jakże łaskawe są, pociąga słodycz z nich Twoja. Ufajmy mocno, że ulżesz łzom i wsparciem staniesz się z noga. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Gdy weźmiesz chwili ostatniej już gromnicę światłem płonącą, śmiertelnych wrogów Maryjo zmusz pomocą nieustającą. W cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. Cierpienia czas pomocą dasz i nieustannie ratuj nas. O Matko nieustającej pomocy, z największą ufnością przychodzę dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczę na moje zasługi, ani na moje dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego, wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój, umierając, dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł, nieustającą wspomożycielką? Ciebie więc, o Matko nieustającej pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego serca, o współodkupicielko, błagam najgoręcej, abyś wyprosiła mi u Syna Twego tę łaskę, której tak bardzo pragnę i tak bardzo potrzebuję. Ty wiesz, o Matko przebłogosławiona, jak bardzo Jezus, Odkupiciel nasz, pragnie udzielić nam wszystkich owoców odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj mi przeto
o najłaskawsza Matko, u serca Jezusowego tę łaskę, o którą w tej nowennie pokornie proszę, a ja z radością wychwalać będę Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen. O Maryjo, usłysz błagania nasze. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za chorych, abyś ich uzdrowiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za strapionych, abyś ich pocieszyła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za płaczących, abyś im łzy otarła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za sieroty i opuszczonych, abyś im matką była. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za biednych i potrzebujących, abyś ich wspomogła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za błądzących, abyś ich na drogę prawdy sprowadziła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za kuszonych, abyś ich z sideł szatańskich wybawiła. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za upadających, abyś ich w dobrym podtrzymała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. Za grzeszników, abyś im żal i łaskę spowiedzi wyjednała. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O wysłuchanie wszystkich próśb naszych. Błagamy Cię, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, przyjmij dziękczynienia nasze. Za uzdrowionych z choroby. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za pocieszonych w strapieniu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za ocalonych z rozpaczy. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za podtrzymanych w walce ze zwątpieniem. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wyzwolonych z mocy grzechu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wysłuchanych w błaganiu. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za litość nam okazaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za miłość Twą macierzyńską. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za dobroć Twą niezrównaną. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. Za wszystkie łaski nam i innym wyświadczone. Dziękujemy Ci, Matko nieustającej pomocy. O Maryjo, Matko nieustającej pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz. Z dziecięcą ufnością śpieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej. Pomagaj nam nieustannie. Wielka Matko Boża, pomagaj nam nieustannie. Matko nasza najlepsza, pomagaj nam nieustannie. Pośredniczko nasza uboga, pomagaj nam nieustannie. Szafarko łask wszelkich, pomagaj nam nieustannie. Matko
świętej wytrwałości. Pomagaj nam nieustannie. Tronie miłosierdzia Bożego. Pomagaj nam nieustannie. Wszechmocy błagające. Pomagaj nam nieustannie. Poręko naszego zbawienia. Pomagaj nam nieustannie. Pogromczyni mocy piekielnych. Pomagaj nam nieustannie. Kotwico naszej nadziei. Pomagaj nam nieustannie. Umocnienie słabych. Pomagaj nam nieustannie. Ucieczko uciśnionych. Pomagaj nam nieustannie. Żywicielko głodnych. Pomagaj nam nieustannie. Opatrzności ubogich. Pomagaj nam nieustannie. Cudowna lekarko w chorobach. Pomagaj nam nieustannie. Ratunku ginących grzeszników. Pomagaj nam nieustannie. Nadziejo zrozpaczonych. Pomagaj nam nieustannie. Patronko misji świętych. Pomagaj nam nieustannie. Wychowawczyni powołań kapłańskich. Pomagaj nam nieustannie. Mistrzyni życia duchowego. Pomagaj nam nieustannie. Strażniczko czystości. Pomagaj nam nieustannie. Opiekunko rodzin. Pomagaj nam nieustannie. Czuła matko sierot. Pomagaj nam nieustannie. Zbawienie umierających. Pomagaj nam nieustannie. Pani naszych losów. Pomagaj nam nieustannie. Przewodniczko pewna do nieba. Pomagaj nam nieustannie. Obrono nasza na sądzie. Pomagaj nam nieustannie. Wybawicielko z czyśćca. Pomagaj nam nieustannie. Tyś naszą ucieczką, o Pani. Pomocą w ucisku i smutku. Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam rodzicielkę swoją, Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy. Za matkę nieustannie pomagać nam gotową. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli doznawać skutków Twego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, proś Boga za nami. Matko pomocy nieustającej, proś Boga za nami, za nami. Proś Boga za nami, proś Boga za nami. Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. O serce niepokalane, w zjednoczeniu z sercem Jezusa, Twojego najmilszego Syna, poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O serce Maryi, cały należy do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje. Twojemu niepokalanemu sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją, zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone, zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe,
moją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość bez zastrzeżeń, mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało, duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę, wszystko. O serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen. Miłosierdzie u Syna swojego. Maria,
miłość nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko łaski i Matko miłosierdzia, broń nas od nieprzyjaciół i przyjmij w godzinę śmierci. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Maryjo, Matko miłosierdzia, uproś nam miłosierdzie u Syna swojego. Otwierasz przed nami, najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęcone tą dobrocią, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegły czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowały dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosiły obraz serca Twojego Syna. Niech to serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen. Amen.
Święty Ludwik tak pisze. Człowiek światowy, czyli ten, który wybrał tą szerszą, wygodniejszą, powszechną drogę, kieruje się w swym postępowaniu osobistym honorem, tym, co ludzie powiedzą, towarzyskimi konwenansami, względami materialnymi, poprawnymi manierami i dowcipnymi rozmowami. Tych 7 zasad stanowi dla niego nieomylne wsparcie w tym, od czego, jak uważa, zależy jego zadowolenie z życia. Świat ogłosi go świętym, taki światowy święty, za takie cnoty jak, i święty Ludwik wymienia, odwaga, elegancja, taktowne zachowanie, spryt, wykwintność w obejściu, układność i poczucie humoru. Człowiek światowy, pisze dalej święty Ludwik, będzie jak najwierniej zachowywał przykazania, jakie daje mu świat. Będziesz dobrze obeznany ze światem. Będziesz zabiegał o jego szacunek. Będziesz człowiekiem sukcesu. Będziesz skrzętnie dbał o to wszystko, co twoje. Nie będziesz poprzestawał na tym, co masz. Będziesz sobie czynił przyjaciół. Będziesz często przebywał w modnym towarzystwie. Będziesz szukał wygodnego życia. Nie będziesz gasił radości. Nie będziesz kimś szczególnym, ani nieokrzesanym, ani zbyt pobożnym. Święty Ludwik surowo ocenia taką postawę i tak dodaje. Nie wolno nam postępować jak ludzie z tego świata. Oni nie uczą grzechu otwarcie, ale mówią o nim, jakby był on czymś cnotliwym albo niebudzącym wstydu lub by był sprawą obojętną i bez znaczenia. Słowa mające już wiele, wiele lat, a proszę zauważyć, jakie aktualne. Droga cnoty tego świata, wybrana przez wielu, wielu ludzi, mających swój świecki, światowy kodeks, który prowadzi ku niczemu. Druga droga, przed którą stajemy, to też droga, o której pisze święty Ludwik, owa droga najpiękniejsza, droga maryjna. Święty Ludwik opisuje ją już, proszę zauważyć, językiem, powiedzmy, mistycyzującym. Pisze tak. Powinniśmy poznać cnoty Maryi, które uformowały jej wnętrze. Wówczas, znalazłszy piękną formę Maryi, w której Jezus został ukształtowany na sposób zarówno przyrodzony, jak boski, dostrzeżemy jej piękno, tej formy, i doskonałość, i przestaniemy ufać własnej zręczności, a wyłącznie doskonałości formy. Zapragniemy upodobnić się do Matki Najświętszej i zatopimy się w Maryi, by stać się wiernym odbiciem Chrystusa. Przyznacie Państwo, że to trochę trudne słowa. Spróbujmy je wyjaśnić. Święty Ludwik widzi w Matce Najświętszej taką formę odlewniczą, która służy do tego, by odlewać ludzi podobnych do Chrystusa. Taka jest jej funkcja. Jeśli my tę formę znajdziemy, a forma ta zostaje przed nami otwarta, kiedy zaczniemy poznawać i praktykować cnoty Matki Bożej, jeśli zrezygnujemy z kurczowego trzymania się swoich własnych kształtów, że ja chcę tak, a nie inaczej wyglądać i mieć takie, a nie inne cechy i bardzo jest ważne, bym ja był ważny, jeżeli pozwolimy, żeby sama Matka Najświętsza zaczęła kształtować nasz wygląd według swojej tej formy, którą uczynił w niej Bóg, to wówczas się okaże, nie jest to chwila, jest to długi proces, wówczas się nagle okaże, że owocem tej pracy Maryi w nas będzie, że odzwierciedlimy w sobie Chrystusa. Zatopimy się w Maryi, czyli rezygnując z tego swojego własnego kształtu, to jest ten element wyrzeczenia, pokory, po to, by stać się wiernym odbiciem Chrystusa. I święty Ludwik zapewnia, że każda ludzka natura, każdego z nas, może wlać się w tą formę życia Matki Najświętszej. Więcej, on jest przekonany, że jest to najkrótsza, najprostsza droga do świętości. Znowu go zacytujmy. Pamiętajcie o tym, powtarzam po raz wtóry, pamiętajcie o tym, iż Maryja jest wspaniałą formą Bożą, zdolną tworzyć żywe odbicie Boże. I to bez wielkich zabiegów i w niedługim czasie. Stąd ta droga najkrótsza, najpiękniejsza. Dusza
która znalazła tę formę, a jest to szczególna łaska, i do niej przylgnęła, zostanie wnet przemieniona w Jezusa Chrystusa, którego ta forma wiernie przedstawia. Jest to piękne określenie mistyki maryjnej, wlać całego siebie w formę Matki Bożej, nie tracąc jednocześnie nic z tych cech, które mi Pan Bóg dał jako indywidualne jednostce, zachowując swoją niepowtarzalność, swoje własne powołanie, a jednocześnie to wszystko porządkując i poddając w ten sposób, w jaki ukształtowana była natura Najświętszej Maryi Panny. Wówczas będziemy do niej podobni i staniemy się odbiciem Jezusa Chrystusa. Wspomniałem, że to jest długi proces, który znowu święty Jan od Krzyża nazwał bardzo krótko, że Matka Najświętsza, gdy przyglądamy się jej życiu, była osobą, na której nie wycisnęła swego piętna żadna rzecz stworzona. To, co ją pociągało, to była tylko rzeczywistość nieba, sam Bóg. I stąd jej doskonałość, stąd mówimy o niej, że jest najświętsza. Zadanie staje się dla nas bardzo trudne, bo człowiek z założenia, z powodu tego, że jest dziedzicem grzechu pierworodnego Adama i Ewy, ma w sobie tą grawitację zła. Zła, która go pociąga w dół. Ale jednocześnie Pan Bóg na tej drodze zapewnia, że łaska jest silniejsza i możemy osiągnąć to, o czym mówi święty Jan od Krzyża, święty Ludwik i wszyscy maryjni mistycy. Tylko od razu uwaga. Był kiedyś ktoś taki, pewnie nie jeden, ja znałem jednego, który bardzo starał się upodobnić do Matki Bożej, ale według własnych wyborów. Chciał z niej wziąć to, co dla niego wydawało się najciekawsze, najbardziej atrakcyjne. Najbardziej go pociągała maryjna mistyka. Oczywiście nic mu się nie udało. A z powodu bardzo prostego. Matka Najświętsza nie dlatego jest najświętsza, że jest największą mistyczką, tylko dlatego, że w sposób najpełniejszy na co dzień mówiła Panu Bogu tak. Jeśli ten ów ktoś, ten mój znajomy, próbował zacząć od tyłu, od zbierania owoców, bez siania ziarna i pielęgnowania go, bez naśladowania cnót Matki Bożej, bez życia tak jak ona, nie miał żadnych szans, żeby jego udziałem stało się to, co było na koniec udziałem w codzienności życia Najświętszej Maryi Panny. Fenomen mistyki maryjnej jest taki, że go nie ma, że go, patrząc po ludzku, nie widać. Że nawet gdy spotkacie się Państwo z kimś, kto nosi w sobie, w swoim sercu takie mistyczne doświadczenie, to w większości przypadków on nawet tego nie nazywa, bo on o tym nie wie. On jest w jego wnętrzu ukryte i on nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że jest to coś niezwykłego. Dopiero gdy zastosuje się wobec takiego człowieka, na przykład na bazie jego pism, patrząc już w historię, zastosuje się jakąś metodę teologiczną, to zacznie się wyłaniać postać inna niż nam się wydawało. Człowiek niezwykły. Człowiek żyjący w niezwykłym zjednoczeniu z Bogiem. Będą Państwo kiedyś szukać faktów o maryjnej mistyce w historii Kościoła i z pewnością napotkają taką uwagę, że fenomen mistyki maryjnej jest bardzo rzadki. Ja bym osobiście z tym bardzo polemizował. Że jest bardzo mało świadectw, bardzo mało dokumentów. Rzeczywiście, gdyby zacząć szkiełkiem i okiem badać doświadczenie mistyczne w historii Kościoła, to znajdziemy tylko trzy fenomeny, które ja teraz nazwę. Ale one nas w dużej mierze nie dotyczą. Błogosławiona Matko, w Twoje niepokalane dłonie oddajemy naszą modlitwę. Chcemy modlić się razem z Tobą. Zanieś naszą modlitwę przed tron Ojca Niebieskiego. Módl się razem z nami, tu na Jasnej Górze i wszędzie, gdzie jesteśmy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa
siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice chwalebne. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Z Ewangelii według świętego Marka. Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił 7 złych duchów. Ona poszła i oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Ci jednak, słysząc, że żyje i że ona go widziała, nie chcieli wierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli do wsi. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym 11, gdy siedzieli za stołem i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli Go zmartwychwstałego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie. Z Ewangelii według świętego Marka. Po rozmowie z uczniami Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Pater noster qui es in celis sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in celu et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Matki Bożej. Z psalmu 45. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o Twym narodzie, o domu Twego Ojca. Król pragnie Twojej piękności. On jest Twym Panem, oddaj Mu pokłon. I córa Tyru nadchodzi z darami, możni narodów szukają Twych względów. Cała pełna chwały wchodzi córa królewska, złotogłów i odzieniem. W szacie wzorzystej wiodą ją do króla, za nią dziewicy jej druhny wprowadzają do Ciebie. Ojcze nasz, któryś jest z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Z Apokalipsy świętego Jana. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd 12. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławionaś Ty między niebiastami.
błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Pannami, módl się za nami. Matko Chrystusowa, módl się za nami. Matko Kościoła, módl się za nami. Matko Łaski Bożej, módl się za nami. Matko Nieskalana, módl się za nami. Matko Najczystsza, módl się za nami. Matko Dziewicza, módl się za nami. Matko Nienaruszona, módl się za nami. Matko Najmilsza, módl się za nami. Matko Przedziwna, módl się za nami. Matko Dobrej Rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno Roztropna, módl się za nami. Panno Czcigodna, módl się za nami. Panno Wsławiona, módl się za nami. Panno Można, módl się za nami. Panno Łaskawa, módl się za nami. Panno Wierna, módl się za nami. Zwierciadło Sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico Mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo Duchowna, módl się za nami. Wieżo Dawidowa, módl się za nami. Wieżo z Kości Słoniowej, módl się za nami. Domie Złoty, módl się za nami. Arko Przymierza, módl się za nami. Bramo Niebieska, módl się za nami. Gwiazdo Zaranna, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych, módl się za nami. Królowo Aniołów, módl się za nami. Królowo Patriarchów, módl się za nami. Królowo Proroków, módl się za nami. Królowo Apostołów, módl się za nami. Królowo Męczenników, módl się za nami. Królowo Wyznawców, módl się za nami. Królowo Dziewic, módl się za nami. Królowo Wszystkich Świętych, módl się za nami. Królowo Bez Zmazy Pierworodnej Poczęta, módl się za nami. Królowo W Niebo Wzięta, módl się za nami. Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Królowo Rodzin, módl się za nami. Królowo Pokoju, módl się za nami. Królowo Polski, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Panie nasz Boże, daj nam, swoim sługom, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała.
i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Cały Twój jestem Maryjo.